Siemaneczko, w drugiej części Let's Play Bioshock 2 Remaster. Małe sprostowanie, ta cała cholerna Sophia Lamp to nie jest ta babeczka, która nam pomagała. To jest jakiś nowy antagonista, który się pojawił. Znaczy nowy dla nas, bo ona tutaj swoją historię ma złowrogą. Natomiast ta babeczka pod koniec poprzedniego odcinka, która nam przez radio zaczęła pomagać, to jest ta sama, która nam pomagała w jedynce, ten szwab, Niemra. Tylko teraz pomaga tatuśkowi. Czyli jej się udało uciec i na nowo wróciła, no bo wiedziała, dlaczego te dziewczynki giną. Także chciałem się usprawiedliwić, przepraszam, no. No wiecie, kobieta interesująca się tymi małymi siostrzyczkami, no to pomyślałem od razu o tej, co nam pomagała ostatnio, nie? Ale jednak nie. Nie do końca. Nie, nie, nie. Ta, co nam pomagała przez radio, dalej działa przez radio. A ta to jest ktoś zupełnie nowy. Chyba po prostu przejęła władzę, bo ostatnio zrobiliśmy tu czystki. I wypełzła z jakiejś dziury. I chce po swojemu tutaj rządzić. No, co na pewno nie przyniesie nic dobrego. Zwłaszcza, że tak jak mówiła ta szwabka, że dziewczynki znowu giną, nie? To znaczy, że produkcja ruszyła. Siostrzyczek. Uszatek. Okej. Co się stało, stary? Muszę szukać ciało, wziąć przedmioty, dobra. Dobra. No to jest prawda, oczywiście, że zwłoki warto przeszukać. Nitownica, bierzemy. Aby strzelić, shift, by uderzyć wroga kolbą, bierzemy. Dzień dobry. Dobranoc. Okej. No nie jest taka mocarna ta nitownica, ale w sumie czego ja po niej oczekiwałem tak naprawdę, nie? Dobra, ale mamy dużo tej amunicji do niej. Ale spoko, coś nowego. Dobra. Nie wiem, skąd oni tyle nitów biorą. Także no, takie małe sprostowanie, bo musiałem to wyjaśnić i dobrze, że tak zrobiłem, bo w tej niewiedzy bym dalej szerzył herezję. Także ta babeczka, która była dobra, ta Niemra, to dalej jest dobra. Już turbo dobra, bo jak ona specjalnie tu wróciła, żeby dalej ratować te dziewczynki, no to naprawdę. I zranić kontrol? Żeby apteczki użyć? Okej. Okay. A muszę... Dobra, dobra. Musimy iść tam, ale mnie ciekawi tutaj, bo już widzę moją ulubioną rzecz. Kurwa, nie przyzwyczaję się do tej mapy chyba. Wypijemy sobie kolę, pewnie to jak najbardziej. Most of the city's in ruins. Czy ktoś przybył tutaj za swoim dzieckiem? Shapes moving. I'm rambling, scared, I guess. But maybe if I find this Dr. Lamb I keep hearing over the PA, I'll find Cindy too. Pytanie, Dr. Lamb, czy właśnie ona była tu cały czas i po prostu wypełzła z jakiejś dziury? Czy przybyła po wydarzeniach z pierwszej części? Tego nie doczytałem. Trzymaj się z dala. Dobra. A mogę. Mogę. Aha, w ten sposób przerzucać broń. Nitownica. Okej, świeża woda. Weźmy sobie ciasteczko. Paliwo jak najbardziej. Dobra. No bierzemy co się da, tylko nie. Co tam? Co jest grane? Dobranoc. Od razu powinienem go z porażenia załatwić. Dobra, na szczęście miał przy sobie fajne rzeczy. Okej, nic tu więcej nie zrobimy. Chodźmy tutaj. Dobra.
Okej. Widzę, że światełko automatycznie się zapala u naszego tatuśka. Halo? Dziecko? Zakładam, że nie jesteś tą, której szukam. Duża siostra? Oh shit! No kurwa, to jest zdecydowanie coś nowego. Dobra, dawaj. Dawaj. Dawaj apteczkę. Oh shit, nie jest dobrze. Auć. Kurwa, zginę tu. Oj. Mamy malutki problemik. Okej. Ale co, nie będę się już tutaj mijał z tatuśkami? Nie no, widziałem jednego za oknem. Gdzieś są, ale widzę, że te siostrzyczki, ja pierdzielę, myślałem, że tu jestem kimś jako tatusiek. Dostałem, no, kurwa, łomot. Ten świder, kurde, gówno jej robił. Od razu trzeba z tej nitownicy w nią pruć. To był błąd, który mogłem życiem przypłacić. Dobra, zaraz. Najpierw musimy się porządnie rozejrzeć. Dobrze, troszkę mamonki. Tutaj ok, tutaj nic więcej nie ma. Interesują mnie apteczki, w ogóle wszystko, co przywraca zdrowie. Bo inaczej to będzie kicha. O, tu mamy komorę, spoczko. Nie, papie... O, mamy apteczkę. Dobra. Od razu człowiek czuje się lepiej. Nitownica. Kolejna apteczka, jak miło. Tak, trzeba było... Ale nie, ona i tak była tak zrobiona, żeby po prostu uciekać, jak dostanie trochę obrażeń. O, coś do posłuchania. O, proszę. Okay. I find myself seeking a respite from my vacation. And she deems it necessary to chide me for working. The words dissolve into an endless animal bleat. I founded Rapture to be free of law and God, to live among those for whom work is our wage. Yet, when Diane speaks of bearing my child, now I had never considered my legacy. Perhaps after the new year. Tja. Spadkobiercy się zachciało. Bandaże. Dobra. Tu jest temacik w miarę ogarnięty. Tu raczej nic na razie z tym nie możemy zrobić. Na górę te schody, coś z nich zostało, niewiele, bardzo niewiele. Tam chyba alkohol został, nie? Czekajcie. Nie, ale zużywa Ewę. Dobra, myślę, że możemy to wypić, tak. No, bo zastrzyków Ewy mamy po prostu więcej. Dobra, chodźmy. Też nic więcej nie wymyślimy. Dobra. Idziemy. Duża siostra, musimy na nią uważać. Nie jest taka miluśka jak malutkie siostrzyczki. Tak. Dobra. Zawsze patrzy. Czyli pewnie nas obserwuje. Czapeczkę.
Jezu, i ta nutka w tle, nie? Spokojnie. Tylko bez nerwów. Odrodzimy się w chłodnym łonie oceanu. Może innym razem. Duża miejscówka, jak wygląda jak na kolejną potyczkę z bossem, nie? No oczywiście, że tak. Dzień dobry. Oh shit. Nieczysto zagrała. Nieczysto. No tak, ale zapomniałem, że jestem tatuśkiem i taka pierwsza lepsza powódź mnie nie powstrzyma. Dobra. Nie wiem, czy mam ograniczony czas tutaj, jeśli chodzi o tlen. Czy mogę się trochę poszwendać? Nie, chyba za dużo oczekuję, nie? Żeby coś znaleźć, mam takie wrażenie. Dobra. Nie, tędy już nie wyjdę. A tutaj tak, żeby się podpłynąć na górę? Moment, moment, ja tu muszę. Już, już, spokojnie. In that suit, even the ocean cannot harm you. This is good. But rapture is the death of many great men. Alone, you will not last long. You can still reach the train station. Find me there. Dobra. Czyli no tatusiek dobrze musi ją rozumieć, nie? W sensie ona zdaje sobie sprawę, że tatuśki to są rozumne formy życia, skoro daje komunikaty. O, bardzo chętnie. Alright, diary. Last entry. Lizzie and I. We found a sphere. And we're going home. Ain't that right, baby? Next stop, topside. Oh, I love you. It was you who saved us, Sammy. It was you, Button. I... What was that? What's that sound? She's seen us. It's Lamb. Torpedo! Ah, I'll try to... Czyli tak jak poprzednicy, nie wypuszcza stąd mieszkańców. No dobra. O, to tutaj mam coś do nitownicy. O. O. No proszę. O, to jest ten tatusiek pierwowzór tego tatuśka, jak oglądaliśmy w muzeum, nie? Na koniec pierwszej części. Nie do końca mi się podobał i dalej to podtrzymuję, no. I ten hełm taki troszkę dziwny. Ale ogólnie sam koncept, że coś takiego widzimy, jak najbardziej za. Co my tu mamy? Co to jest? Paliwo? Mogę sobie tu zatankować? Niekoniecznie. No to nie. Dobra, ej, w ogóle pierwszy raz jesteśmy, wiecie, poza jakby miastem. Kurde, chodzimy po dnie oceanu. Coś nowego i to już na dzień dobry. Takiego, wiecie, bardzo nowego. A tak, no dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. A jeszcze coś, czekajcie, jedna sekundka. Coś chciałem na szybko sprawdzić. Dobra, Jack. Bo się zastanawiałem, jak nasz bohater się nazywał z poprzedniej części. Jack. To był Jack. Moment, co to jest? Podniesiemy. Jakieś pierdoły można tu znaleźć, więc no trzeba się rozglądać. Bo wiecie. Kurwa, jakiś gigantyczny szkielet. Ciekawe, czy prawdziwy, czy... taka atrakcja zostawiona. Dobra, stąd możemy iść. Dobra. Nie mogę biegać. Żeby troszkę szybciej było, niekoniecznie.
Nie wiem, czy nie przesadziłem z dźwiękiem, żeby może troszeczkę podgłośnić. Zobaczymy. Jeszcze to posprawdzam. O, shit. Ale robi wrażenie to miasto, nie? To jest naprawdę metropolia oceanu. Spokojnie, stary. Dobra, czy coś tutaj konkretnego jest? Nie? Okej. Tutaj, dobra. To jest ta siostrzyczka? No tak, tatusiek z taką gracją to by się na pewno nie poruszał. Na bank. Dobra, tam chyba nie ma sensu. Nawet nie możemy tam dalej iść. Dobra, wchodzimy tutaj. Okej. Rób tutaj porządek. Zalej osusz, dokładnie. Osiągnięcie mamy. Tatuś wraca do domu. Okej. Troszkę trwa to wczytywanie. No, jesteśmy. Zapisano grę, okej. Herr Delta, you arrive as the little one said you would. Come upstairs to the ticket booth. And I will offer what I know. Okej, może wreszcie się czegoś dowiem. Delta, tak mam na imię. Dobra. Dotrzyj do Brygidy. Okej, Brygida. Ja sobie to zapiszę, bo to jej nazwisko to mnie przeraża. Brygida. Plusik sobie przy niej postawię. Żebym wiedział, że jest w porządku, nie? Jeśli, jak dobrze zrozumiałem jej poprzednie wypowiedzi, to ona tu wróciła po tym, jak uratowała tam ileś dziewczynek. Więc jestem ciekaw, jak jej się udało stąd uciec, spieprzyć, nie? To raczej nie jest takie proste. Dobra. Okej, jak stoimy z paliwem? Coś tutaj więcej jest? Nope. A jak mapa tutaj wygląda? Dotrzyj do Brygidy. Będzie tutaj troszkę do roboty. To jest jakaś kamera? Nie, dobra, to tylko światło tak pada. Okej, sardynki. A, mam maksymalny, dobra. Maksymalną ilość nitów, okej. Zajezdnia, spoko. Halo, dzień dobry. O, mamy komorę w razie W, dobrze. Żebym daleko nie chodził. Now most who survive are like this. Splicers. They're drug addicts, vicious animals. Ej, wiem. Już tylu ich załatwiłem w pierwszej części, a widzę, że ich jeszcze dużo zostało. Podajnik. Hakują. A co to jest? To podstawowa amunicja do narzędzia hakującego. Umożliwia zdalne hakowanie maszyn. Wystrzel ją w kierunku maszyny, którą chcesz zhakować, a rozpocznie się gra w hakowanie. Jeśli ci się uda, zhakujesz maszynę. Strzałki, które nie trafiły w cel, można odzyskać ze ścian i innych obiektów. Zajebiście. Tylko że po prostu... You can sometimes trick the security system into opening a door, but you must have the proper tool. No właśnie. Dobra. Narzędzie hakujące. Okej.
Ciśnij lewy, aby wystrzelić w maszynę i sprawić, że stanie ona po twojej stronie. Dobra, zaraz to wszystko. O, dzięki. Zaraz to wszystko badamy. Czy coś tutaj jeszcze więcej jest oprócz tego? Nie potrzebuję tego jeść. A w ogóle nie ma tutaj licznika tatuśków ani komentarza twórców, nie? Tylko mamy licznik Adama i kasę, dobra. Okej. Aby skakować maszynę, naciśnij F, by zatrzymać igłę na zielonej części licznika i przejść dalej. Część biała zafunduje ci nieprzyjemne porażenie. Aha. Okej, osiągnięcie zdobyto, pierwsze hakowanie. No powiem wam, tamta minigierka chyba bardziej mi się będzie podobać. Bardziej podobała. Może się do tej przekonam jeszcze później. Ale dziwnie to troszkę wygląda. Ale dobrze, że mamy coś takiego, bo na pewno będzie przydatne. A co to za gówno jest? Hakuj. Dobra. Skakowane boce strażnicze są przyjazną i przyjaźne i atakują wrogów. Zdobądź niebieską premię w trakcie włamu, by zadawały większe obrażenia. No to teraz mi mówicie. Okej, no będę już wiedział, że niebieskie ma być, że niebieskie to coś dobrego. Dobra. Odrodzimy się, okej. A możemy iść dalej, nie? O, tam mamy jakiegoś zjeba. Sporo tutaj się dzieje. Mamy tu warsztacik. Miasto oczywiście nie jest w najlepszej kondycji. Dobra. Mam malutkie zastrzeżenia, jeśli chodzi o tego drona. Muszę o niej poczytać, no bo właśnie podała komunikat, że przejęła władzę po tym, jak Adrian Ryan padł. Muszę o niej poczytać, czy ona była tu od początku, czy kiedy przybyła. Koniec Ryana jest końcem świadomości. A w którą stronę ja... A, tutaj coś... Może tutaj coś będzie do znalezienia. O, dzień dobry. Sterowanie wrotami, otwórz bramę. Może za sekundkę, na razie nic nie chcę otwierać. Na razie tylko chcę się tutaj rozejrzeć, jak to tutaj wszystko wygląda, funkcjonuje. Jakichś tam kłopotów nie szukam. O, mamy dzienniczek, zajebiście. Now they clamor for a psychiatrist. Do they miss the state censor, I wonder? Wartime seizure of private assets? Or the Cheka police vanishing them in the night? Regardless, this Lam woman is said to be the foremost practitioner in her field. Fine. If she can quiet the rattling of No to już wiemy, skąd się wzięła. Czyli to był taki doktor Mengele tutaj, nie? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże, że tak. Ryan to był taki Adolf z wąsikiem, a Lamp no to taki doktor Mengele. Znaczy, porównanie Ryana do...
do Adolfa, to nie do końca jest trafne połączenie. W sumie nie, bardzo nietrafne, bo on nie chciał zwojować świata, on tutaj się zaszył. Co prawda tutaj, no, przyjemniaczek wyszedł z niego niezły, w tym bardzo negatywnym znaczeniu. Dobra, myślę, że teraz już możemy otworzyć tą cholerną bramę. Z ciekawości otwórzmy ją. Oj. Oj. Aha. Halo? I know you. That symbol on your hand marks you a dead man. 10 years, Subject Delta. Since I watched you put a gun to your head and pull the trigger. But take heart. Out of your pain, paradise was born. I don't know how you survived, but your suffering is over now. These men will ease your burden. Please understand that like all I have done, this is an act of love. Ja ci kurwa dam z miłości. No wiem. Oj. 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 Okej. Myślałem, że zginę tam, że muszę ich rozwalić. Aha, widzę, że tak to. Przeszukaj ciało, może znajdziesz jakieś. Nie no, jest tu jakieś ciało? Zaraz moje tu ciało może leżeć. Na dnie. Dobra. Już wie o naszym istnieniu i szybko sobie o nas przypomniała. Mimo, że minęło 10 lat. To niedobrze. Dobra, chciałbym się jeszcze stąd wydostać. Now you know of the enemy we share. Mm-hmm. Sophia Lem. The camera in your helmet allows me to watch through okay. Your eyes. Przyda mi się pomoc. Help you to fight her. Przyda mi się pomoc zakończyć to szaleństwo, a nie ona na nowo otworzyła produkcję siostrzyczek. Tak. Dobra. Coś tutaj może być. Nope. No, wejdź na te schodki, tak. Okej. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek, jak to wygląda na mapie. Spadliśmy w dół. Poradzilibyśmy sobie z nimi, rozstrzelalibyśmy ich nitownicą. Ale zobaczymy, jak to przyjdzie, wyjdzie w następnym odcinku. No, powiem wam, że widzę trochę mechanik na plus, ale trochę mechanik też na minus. W porównaniu do pierwszej części, mianowicie to hakowanie jakoś, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z tym hakowaniem. Nic, na dzisiaj to byłoby na tyle, także widzimy się w następnym odcinku. Na razie.